provided very specific instructions. I don't want to be disturbed. Skąd się dostawało kody do tych rzeczy? Wiem, że tu był gdzieś jakiś komputer czy coś w tym guście. To ty? Tak jest, pięknie. Otwórz się wszystko. O, tak. Teraz zobaczmy, czy nie ma miejsca. Magazynek. Właściwie to chyba do snajperki. Nie jestem pewien. No nie. Chyba do tego. Snajperka to i tak będzie urządzeniem do eliminacji kichej, jednak nadal mocnych wrogów. Pistolet to oczywiście do średnich celów, a zwyczajny pistolet i tak się przydaje do takiej bezładnej strzelaniny. Zresztą posiadanie takiego dużego magazynka jest dosyć wskazane. Ach. I bateria. 3 kanistry. Pięknie, jestem ze szczęśliwy bardzo. Teraz możemy szybko zainstalować te... Dobra, mamy do wyboru. To czegoś... Możemy sobie załączyć niewidzialność bądź niewykrywalność. Niewidzialność czyni nas, no, niewidzialnymi dla osób żywych. A niewykrywalność czyni nas niewidzialnymi dla wszystkich robotów czy kamer. I oczywiście bierzemy... niewidzialność. Teraz zobaczmy namierzenie. O tym za bardzo nie pamiętam. Wzrost celności. To wydaje się dosyć kiepskim implantem. Może to byłby dobry implant, jeśli ktoś kompletnie ignoruje rozwijanie umiejętności w jakimkolwiek typie broni. Czego nie robię. Ulepszenie wzroku... Pamiętam, że to był bardzo dobry implant. Może na razie nie jest taki dobry, jednak na późniejszych poziomach pozwala nam widzieć przez ściany, co jest bardzo przydatne, jeśli chodzi o krótką orientację w liczebności wroga, czy w orientacji, w jakiej pozycji on się znajduje, czy na przykład zerka na drzwi, czy nie. Czy jest to jest radiacja? Jest radiacja. Co mi się nie podoba? Tam są oczywiście szaraczki. No cóż, musimy polegać na tym pięknym jedzeniu. Co tutaj jest, to diabło? Są szaraczki. Więcej szaraczków. Właściwie tyle. Au. Okej, to było nudne. Spodziewałem się, że coś tam jest. Jestem jeszcze ciekaw, jak można pogadać z kimś. Cześć, sir. Cześć. Jej, uciekaj na wolność. Idziesz? Get back in your cage. To jest po prostu głupie. Ale co tam? Wow. Ochrona tych laboratoriów jest po prostu okropna. No cóż, jakoś średnio mi ich żal. Plazmę. Okej, w każdym razie postarajmy się wrócić do tego wielkiego pomieszczenia z wielkim czymś. Hmm.
jak sobie poszła daleko. Daleko. Nie chodź naokoło mnie. Idź, idź. Teraz zobaczmy, co robi ten terminal. Właściwie to aktywuje te same rzeczy, które już zrobiliśmy. Tak. No i teraz interesuje tylko i wyłącznie to wielkie pomieszczenie. Oto. Jeszcze mam jakieś maile, niestety... Kiedy będziecie grać? Jeśli będziecie grać, to poczytajcie sobie. Właśnie tak, mamy alarm. Tak, po pobraniu tego modułu niestety każdy nas już nienawidzi. I tutaj właśnie przydaje się ten implant niewidzialności. Czy ten gość nadal na mnie się czai? Chyba nie. Gdybym tak mógł wspiąć się tam, to było genialne. Cicho. Spadaj, gin. Nikt nic nie słyszał. Chyba. Okej, to nie było aż takie skradankowe. Mogło mi pójść lepiej, ale nie poszło aż tak źle. Zatem teraz... Tutaj chyba była gdzieś droga ucieczki, mam nadzieję. Chyba tak. Okej, tutaj przyda nam się od razu... biobateria. Na pierwszych poziomach naprawdę niewidzialność pochłania horrendalnie wielkie ilości energii. Który to był implant F4. Szybki zapis, postarajmy się wyjść cało. Widzicie, bioenergia spada nam bardzo szybko. To jest właśnie moment w grze, kiedy przydaje nam się naprawdę duża ilość nagromadzonych wcześniej biobaterii. Kiedy oczywiście na tym poziomie też każdy strażnik będzie próbować nas zabić. Tutaj można ich wszystkich powybijać. W sumie chyba nie ma ich aż tylu, może 4 strażników. Zużyłem 3 baterie. Dobra. Czy ta kamera mnie nie lubi? Najwidoczniej ta kamera kompletnie nie przejmuje się moją obecnością. Czy była gdzieś tutaj droga na skróty?
na skróty. Skocz. Okej, ktoś mnie zobaczył. Super.